Cześć, z tej strony Tom Gaz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak być bardziej lubianym przez kobiety, to oglądaj do końca. Pierwszą metodą na to, aby być bardziej lubianym przez kobiety, czy przez kobietę, z którą się spotykasz, jest to, abyś podczas spotkania się z nią, na przykład na koniec albo w trakcie powiedział, że ją lubisz albo że dawno ci się z żadną dziewczyną tak dobrze nie rozmawiało, czy spędzało czas. Albo że ją polubiłeś, bo jest mega pozytywna, nie? Prawda jest taka, że my ludzie zachowujemy się w pewnych kwestiach bardzo tak mechanicznie, nie? I jeśli ty powiesz, że kogoś lubisz, to na 99% ta osoba również polubi ciebie. No bo zobacz, jeśli usłyszałbyś od jakiejś osoby, czy to od mężczyzny, czy to od kobiety, że ciebie lubi, że jesteś fajny, że jesteś miły, że fajnie się z tobą rozmawia, że dobrze tej osobie się z tobą spędza czas, to czy byś ją polubił? No właśnie, zdecydowanie tak. Zobacz, ja Ciebie lubię. I co, też mnie lubisz? Ale ja serio Ciebie lubię, no bo w końcu mnie oglądasz, więc dlaczego miałbym Ciebie nie lubić, nie? Czy też mnie lubisz? No raczej tak. Chyba, że jesteś moim hejterem, to mnie nienawidzisz, ale mnie oglądasz mimo wszystko. No ale, nieważne. Ok, i zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, daj kciuka w górę, jeżeli dostaniesz moją pracę oraz treści, jakie mi się z tobą dzielę zupełnie za darmo. I teraz wracamy do tematu. Dlatego powiedz dziewczynie, z którą jesteś na spotkaniu, że ją lubisz, że fajnie ci się z nią rozmawia, ale oczywiście powiedz to tylko raz. Nie mów tego ciągle, bo też nie chodzi o to, żeby przeinwestować. No bo jak będziesz, Podczas tego spotkania mówił, że ją ciągle lubisz, tak? Jak on, to ona jest super, i będziesz ją cały czas kokietować, jak to się dobrze z nią rozmawia, i tak dalej. No to przeinwestujesz, pokażesz się ze strony przymilającego się faceta, który chce wyżebrać jej zainteresowanie poprzez przymilanie się. A nie o to przecież nam chodzi, nie? Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, żebyś miał własne zdanie, żebyś nie zgadzał się ze wszystkim, co ona będzie mówić. Bardzo wielu facetów popełnia ten błąd, że tak bardzo nie chcą spalić relacji z dziewczyną, tak bardzo boją się, że ona jednak straci nimi zainteresowanie, że cały czas jej przytakują, tak? Nawet jak ona mówi totalne głupoty, to w ogóle się nie zgadzają z nim z tym co ona mówi, tak? Do tego gościa, na przykład do ciebie, może kiedyś tak miałeś. To taki facet być może właśnie ty się z nią zgadza. I wszystko potwierdza, bo chce wypaść jak najlepiej. A paradoksalnie, kiedy tak postępujesz, to jest większa szansa na to, że ona nie będzie tobą zainteresowana niż że będzie tobą zainteresowana. Jeśli będziesz z nią się ze wszystkim zgadzał, tak? Będziesz zawsze przytakiwał, to ona wyczuje, że robisz po prostu wszystko, żeby się przymilić i po prostu mm, ciebie nie polubi, tak? Dlatego miej własne zdanie na jakieś tematy i umiej wejść z nią w jakąś inteligentną, fajną dyskusję na jakiś temat, bo to da Ci dużo więcej niż ciągłe przytykiwanie i zgadzanie się ze wszystkim, nie? W ten sposób pokażesz, że masz własne zdanie na jakiś temat, co przełoży się na to, że ona uzna cię za wartościowego mężczyznę, czy po prostu wartościową osobę i będzie do ciebie mieć szacunek, bo my ludzie szanujemy osoby, które mają własne zdanie, a nie osoby które ze wszystkim się zgadzają. Ciągłe zgadzanie się z kimś jest mega głupie i w ogóle nie jest atrakcyjne. Jest też nudne. Za to posiadanie własnego zdania jest bardzo sexy, jest bardzo wartościowe, bardzo pożądane i wytwarza bardzo duży szacunek. No i następne to jest to, abyś przewodził, czyli żeby to od Ciebie wychodziło jakieś propozycje spotkań, czy co będziecie robić, żebyś miał zawsze plan, co będziecie robić w danej chwili, w danej sytuacji, na danym spotkaniu, tak? Pokazujesz przez to kobiecie, że bierzesz los w swoje ręce, nie czekasz aż ktoś ci coś zaproponuje, ktoś ci coś podsunie, a to również jest bardzo atrakcyjne i bardzo sexy dla kobiet, ponieważ one czy ona dzięki temu widzi, że jesteś mężczyzną, z którym nie będzie się nudzić i który jest po prostu ciekawy, który jest wartościowy i to po prostu ją zainteresuje sprawi, że ona Ciebie polubi. Jeśli podobało Ci się to wideo, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał i to by było dzisiaj na tyle. Teraz obejrzyj jedno z tych dwóch wideo, które wybrałem specjalnie dla Ciebie. To albo to, ale zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo tam przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć!